Panie prezesie, zastanawialiśmy się nad frekwencją, ale patrząc tutaj po ilości tutaj fanów piłki ręcznej, no chyba MKS Zagłębie Lubin jako organizator może być bardzo zadowolony z tego. Trudno samemu się chwalić, ale myślę, że pierwszy event jeszcze się co prawda nie zakończył, trwa, ale odbył się z dużym sukcesem. Frekwencja była nie najgorsza. Mam nadzieję, że to jest, znaczy zapewniam, że to nie jest nasza ostatnia akcja. Będziemy realizować takie akcje aż do oddania nowej hali bardzo wiele. Myślę, że przez to piłka ręczna zdobędzie coraz więcej sympatyków i hala nowa oddana do użytku w przyszłym roku zapełni się w całości. No właśnie, bo to jest z myślą przede wszystkim o tej nowej hali. Zdecydowanie tak, ale nie tylko. Nie tylko hala decyduje też rozpowszechnienie piłki ręcznej w mieście Lubinie, ale także w okolicznych miejscowościach w całym regionie. Jest to sport bardzo kontaktowy, popularny, na żywo ogląda się super. To nie to samo, co w telewizji. Leszek Michał! Gladiator zostawia całe serce na parkiecie! Stręczny Michał Stankiewicz! Jeden z najlepszych lewoskrzydłowych w Polsce! Z numerem 4 Wojciech Kubiński! Znany z atomowego rzutu lewą ręką! Z numerem 5 Dariusz Rosie! Czarodziej zarówno na parkiecie, jak i poza nim! Z numerem 6 Dawid Krzysiek! Porównywany do najszybszego skrzydłowego reprezentacji Rosji, Timura Dimirowa. Jesteś wychowankiem Zagłębia Lubin, ale w końcu chyba można powiedzieć, doczekałeś się takiej imprezy jak dzisiaj. No tak, na pewno jest to bardzo fajna inicjatywa i w końcu to wygląda tak, jak powinno wyglądać i cieszy mnie to, że klub organizacyjnie idzie w dobrą stronę i mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej ludzi przyjdzie i przestaniemy być, można powiedzieć tak po części, trochę anonimowi i będziemy rozpoznawalni w Lubinie. Także no, oby więcej takich akcji i oby więcej takich momentów, gdzie możemy wyjść do kibiców, że każdy może podejść do nas, porozmawiać i zobaczyć, że my też jesteśmy normalnymi, sympatycznymi ludźmi, nie tylko tak jak biegamy po parkiecie, mogą poznać nas prywatnie, także na pewno bardzo fajna inicjatywa i oby więcej takich rzeczy. Pierwsza w historii prezentacja drużyny piłki ręcznej Zagłębia. Powiedz, jak tobie się podoba? Myślę, że to jest dla nas zabawa, tak samo jak dla tych ludzi, którzy tutaj przyszli. No, głównie to jest atrakcja dla dzieci, tak? Ale myślę, że dorośli też znajdą sobie coś tutaj. Od godziny 8, odkąd to auto pojawiło się w galerii, no tłumy tutaj przychodzą, robią sobie zdjęcia, dotykają, wchodzą do środka. Pana proszę o powiedzenie kilku słów o tym pięknym samochodzie. To jest nowy model w Polsce, RS7 o mocy 560 koni. Panowie, piękna bryła wizualnie, z tyłu z spoilerem, który się wysuwa automatycznie. Cóż więcej, nowy kolor w samochodzie, szary, perłowy, matowy. Felga, która podkreśla urok samochodu. Samochód będzie dostępny w Polsce od listopada, jeśli chodzi o zakup. Konfiguracja tego samochodu jest na poziomie 780 tysięcy brutto. Natomiast no, tutaj kwestia indywidualizacji względem tego, co klient sobie by życzył.
świetnie to zorganizowaliście, przede wszystkim marketingowo dobrze załatwione, prowadzący też wiedzą, na czym to wszystko polega. Ty razem z Norbertem dobrze to poprowadziliście, a teraz impreza już można powiedzieć, że kręci się swoim tokiem. Kibice znają piłkarki ręczne, znają szczypiornistów, nie wstydzą się. Świetny pomysł z siłowaniem na rękę, no, po prostu mega. Widzę, że kolejki się ustawiają.